Szczęść Boże kochani, witam serdecznie wszystkich na kanale Michelangelo Dusze Czyśćcowe m.a. Zostawcie subskrypcję, komentarz, łapkę w górę, możecie udostępniać innym ten odcinek. Zapraszam na odcinek. Ojciec Jean-Marie Girardin przedstawia Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Wprowadzenie. Jest myślą świętą i pobożną modlić się za zmarłych, aby zostały im odpuszczone grzechy, mówi druga księga machabejska. Modlitwa za zmarłych, wspominanie ich i opłakiwanie przez 30 dni po śmierci już w czasach Mojżesza należały do zwyczajów praktykowanych przez Izrael, jak bowiem czytamy, Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Kościół modli się za wszystkich wiernych zmarłych, szczególnie w dniu 2 listopada, a pobożność ludu poświęciła ten miesiąc pamięci o zmarłych i modlitwie o wybawienie dusz czyśćcowych. Celem książki Miesiąc Dusz Czyśćcowych jest ożywienie wspomnienia naszych bliskich zmarłych oraz komunii z nimi. Jej lektura wzbudzi w nas pragnienie pomagania duszom czyśćcowym oraz zachęci nas do życia bardziej zgodnego z wolą Boga, który stworzył nas dla nieba. W trakcie całego miesiąca będziemy rozważać i poznawać nauczanie Kościoła na temat czyśćca, dowiemy się, co przeżywają dusze czyśćcowe oraz jak ofiarować im skuteczną pomoc. Dzięki temu przypomnimy sobie, dlaczego pomoc duszom czyśćcowym jest naszą powinnością, co posłuży naszej refleksji oraz praktyce naszego życia. Codziennie będzie dostępny nowy odcinek przez cały miesiąc. Zaczynamy już 1 października. Zapraszam serdecznie wszystkich. Z Bogiem błogosławię wszystkich. Amen.